Cześć, jestem Rafał Żak i zajmuję się na różne sposoby rozwojem ludzi i organizacji. Jestem trenerem, mówcą inspiracyjnym, piszę książki dotyczące rozwoju kompetencji. Przed nami webinar dotyczący tematu, na którym wszyscy znamy się doskonale, czyli popełnianiu błędów. Powiemy sobie o tym, jak przed błędami się zabezpieczać, powiemy sobie o tym, jak wyciągać wnioski z błędów, które się już pojawiły, powiemy sobie też o tym, jakie najczęściej problemy ludzie mają z przeżywaniem takiej sytuacji, które nazywamy niepowodzeniem. Zapraszam serdecznie. Błąd, fiasko, niepowodzenie, fuck up, fail to takie słowa, którymi da się scharakteryzować to, o czym będziemy mówić i niezależnie od tego, jak sobie będziemy to pojęcie nazywać, czy to zjawisko nazywać, one generuje dla nas dwa problemy. Po pierwsze, i to już jest bardzo trudne, musimy sobie z błędem poradzić emocjonalnie. To nie moja wina. I to jest w miarę naturalna reakcja na sytuację, kiedy zauważamy, że coś nam nie wyszło, albo jeszcze lepiej w sytuacji, kiedy to ktoś zauważa, że coś nam nie wyszło. Idziemy w stronę uzasadnień pod tytułem "To nie moja wina". No i to, co nam przychodzi z pomocą, to nasza absolutna łatwość wyszukiwania zewnętrznych wytłumaczeń dla tego, co nam nie wychodzi. To znaczy my mamy organicznie wdrukowaną w siebie łatwość szukania okoliczności zewnętrznych, które uzasadniają, dlaczego nie wyszła nam rzecz, którą sobie planowaliśmy. No bo skoro obniżamy rangę wydarzenia, które te emocje negatywne powinno powodować, to z automatu ten nasz stan emocjonalny się poprawia. Powiedzieliśmy o wymówkach, czas na pierwsze narzędzie, które może nam się przydać w sytuacji, kiedy chcemy wyciągnąć wnioski z niepowodzenia. Rzecz, o której chcę opowiedzieć, jest taką rzeczą, która jest podstawą prowadzenia działań rozwojowych. W teorii nazywa się cyklem Kolba albo cyklem uczenia się doświadczeniowego. I to, co powiedziałem, jest bardzo istotne, to znaczy bardzo istotny jest ten etap szacowania prawdopodobieństwa różnych zdarzeń. Ponieważ błędem stosowania metody Worst Case Scenario byłaby sytuacja, w której tworzymy sobie listę potencjalnych zagrożeń, a potem zaczynamy się zabezpieczać na okoliczność każdego z nich, nie zastanawiając się, czy ona jest realna, czy nie. Jest 4 lipca 2001 roku. W Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, na Long Island organizowany jest doroczny konkurs jedzenia hot dogów na czas. No i można sobie wyobrazić, jak wygląda większość zawodników, którzy starają się na czas zjeść jak najwięcej hot dogów. To, co jest nietypowe tego roku, to to, że na starcie pojawia się mały Japończyk, Takeru Kobayashi. Waży 72 kg i jest mniej więcej 30 kg lżejszy od pozostałych zawodników. Takeru Kobayashi w ciągu 10 minut zjada ich 50. I to, co pojawia się w prasie na drugi dzień, to informacje mówiące o tym, że prawdopodobnie ten Japończyk jest modyfikacją genetyczną, że chirurdzy japońscy doszyli mu drugi żołądek i że to jest zemsta za wojnę amerykańsko-japońską. Ale ta metoda doprowadziła go do tego, że po drodze popełniał mnóstwo błędów. To znaczy, że zmieniał za każdym razem pewne drobinki i sprawdzał, czy to się przekłada na sukces ostateczny. I teraz gdybyśmy mieli szukać z tego inspiracji dla naszego życia, oznaczałoby to, że jeżeli chcemy w jakiejś dziedzinie osiągnąć nadprzeciętne wyniki, to trudno będzie nam podejść do sprawy w taki sposób, żeby od razu wyobrazić sobie sukces i jakie kroki trzeba podjąć. Wyobraźmy sobie dziecko, które uczy się chodzić. Zazwyczaj ten proces wygląda w sposób mocno przewidywalny. Takie dziecko wstaje, przewraca się, wstaje, przewraca się. No i teraz wyobraźcie sobie, że patrzycie na to dziecko, które właśnie się uczy i ono się przewraca po raz czwarty i tak na nie patrzycie z góry i mówicie do niego: Franek, do dupy, nie będziesz chodził. Zobacz, Janek jest młodszy miesiąc, już chodzi, ty tego nie opanujesz, najwyżej będziesz pełzał. Lotnictwo jest taką branżą, która genialnie nauczyła się korzystać z błędów, nauczyła się wprowadzać w swoją praktykę takie mechanizmy immunitetu, że na przykład osoba, która w lotnictwie popełni błąd i ten błąd zgłosi w odpowiednim czasie, jest objęta immunitetem. I cały wysiłek idzie w tym kierunku, żeby z tego błędu czegoś się nauczyć, a nie żeby szukać winnych. Bardzo często mamy tak, że obawa przed porażką jest dużo gorsza niż realne emocje, które odczuwamy w momencie, kiedy to niepowodzenie ma miejsce. Zabawa polega na tym, że od któregoś momentu na każdej stacji zaczynamy na głos krzyczeć nazwę przystanku. Układasz bukiet kwiatów w wazonie, a potem prosisz syna sąsiada, żeby za ciebie dokończył. Malujesz obraz, a ostatnie pociągnięcia wykonujesz nie patrząc i zamykając oczy.